Siema, siema, siema. Alcatraz, infiltracja. Uruchomiłem sprzęt Hargrave'a do łączności z kombinezonem i na ile zdołam, będę ci służył pomocą techniczną. Ale sam się dopiero tego uczę. Na razie przedostań się do Ibizu. Jestem tu przy tobie. Górną drogą. Rany. Spójrz tylko, jak to się rozszczepia. Słuchaj. Alcatraz. Całe podłoże opiera się na strukturze litostatku. Jest kompletnie niestabilne i może się zawalić lada chwila. Zwracaj uwagę na pęknięcie. Tak. O to mi chodzi. On już chyba wie. Dam radę. Kurde, nie tamtędy. Dostępne opcje taktyczne. O kurde, dzień dobry. Cholera jasna. Idź tutaj. Włączono maskowanie. Nawet nie pryskło go to. Ja pierdzielę, no.
No. Włączono maskowanie. Questa poi. Słuchaj, Alcatraz, nie mamy wiele czasu. Nie wiem, co zrobiłeś tam w tym gnieździe, ale zrób to jeszcze raz. Powodzenia, stary. Analiza zakończona. Zaktualizowano punkty nawigacyjne. A kota muszę wpuścić. I wypuścić, bo przez okno mi chodzą. Chcę jeszcze na minucję tutaj wykorzystać. Snajperka. Nie, to nie była snajperka, kurwa. Dobrze. Idziemy na to tam. Włączono maskowanie.
Kurde. Ja pierdolę, nie mogę tak tam wejść. Kurwa, no, jak mam stąd wyjść? Ty, naprawdę, jak mam stąd wyjść? Okej, wyszedłem. Dobrze, załatwione. Czy kretla nie wziąć? Dobrze, już wezmę tą kuźwa, no się szybko coś przeładuje. Lami. Włączamy maskowanie. Włączamy maskowanie. Idziemy. Ale pamiętaj, żeby się dozbroić, zanim... O. Dozbroić? Tutaj jest.
300 metrów. Alcatraz, oni się maskują! Są tuż przy tobie! Tuż przy tobie! Jednego mam. Idę po amunicję. Której nie ma. Ja pierdolę. Ja pierdolę, no ileś mam tam w nich strzelać. Kurwa. To nie mogę tam wejść? Weź te struktury. Do otwarcia. Się tutaj zaklinował. No nie no. Naprawdę. Udało. Strategiczne dowództwo zatwierdziło rozkaz. O mój Boże, oni to naprawdę zrobią. Alcatraz, nie masz czasu. Spierdalaj.
Słuchaj, Alcatraz. Ale się tam zbagował. To jakiś system ochronny. Musisz znaleźć okablowanie w ścianie. Wydobądź parę sztuk przy pomocy kombinezonu. Muszę tam tylko wejść. Kombinezon. Hargrave miał rację. Kombinezon zmienia zasady. Weszli wewnątrz mnie, cepidzi. Dostali się do środka. Musiałem przerwać połączenie z kombinezonem, albo na dobre straciłbym kontrolę. A ty leżałeś przede mną. Umierałeś na moich oczach. Musiałem zaryzykować, dać ci szansę skończenia tego, co zacząłem. To była nasza jedyna nadzieja. Popatrz. To nie tylko Nowy Jork. Nie tylko Linkshan. Tylko cały świat. Cepidy były tu praktycznie od zawsze. Wszędzie budowały bazy. Wszędzie. No, końcówka trochę rozczarowująca. To w jedynce było chociaż walka z jakimś dupnym, kuźwa, co to było, statkiem czy coś. Wkurzałem się przy tym, ale chociaż było. Tutaj dali po prostu trzy z maskujących ciepatów. Jeden się jeszcze zbugował, albo cztery ich tam było. Ale ogólnie zajebista gra. Teraz pozwolę, że się przedstawię. Karl Ernst Rasch, do twych usług. A ty? Mówią na mnie prorok. Prorok. No kurde. Ale o wiele lepsza niż jedynka. Remastered. Jedynka Remastered mi się w ogóle nie podobała. Była potorna, była... A tutaj... O wiele fajniejsza gierka. Dobrze, to na tym zakończę. Trójki też będę grał, bo mam całą trylogię. I zacznę też z tym niezwłocznie. Trzymajcie się.